Dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest dzień dobry. Jest szansa, że dzisiaj będę mówić i rozpoczynać jednocześnie i na fejsie, i na Instagramie. Witam Was, grupo fejsowa, i witam Was w Instagramie. Miałam dzisiaj plan zacząć kilka minut wcześniej, ale plan nie wypalił, bo zadzwonił syn, co jednocześnie oznacza, że nie zadzwoni w trakcie. Znaczy, może nie, że oznacza, ale zwiększa prawdopodobieństwo, że nie zadzwoni w trakcie. Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie kobiety, nie mam zielonego pojęcia, czy ktoś mnie ogląda, nic na Instagramie, o jest, na Instagramie widzę, że ktoś dołącza i Karolina jako pierwsza się przywitała na fejsie, cześć Karolina i cześć dziewczyny, witam Was w ten poniedziałek, jak się macie? I zamilknę. Ja się mam do dupy, pierwsza dupa padła, otóż ja się mam do dupy, bo moje zimno ma się doskonale, jasny gwint. Leczę jak mogę i dupa, dupa, dupa. I tak właśnie. No, no ale cóż zrobić? Taka moja karma, taka moja kara za próżność i muszę i to przetrwać, prawda? Co można poradzić? Dobra, to co? Ile nas jest? Tutaj widzę, że jest 76 na fejsie, a tutaj widzę, że jest prawie 50. O, 166, to tak się... Skokowo, skokowo się ujawniacie. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie długo, choć podejrzewam, że ja tak za każdym razem mówię i uprzedzam. Uprzedzam wszystkie zorganizowane i oczekujące dzisiaj pięknej organizacji i porządku. Dzisiaj będzie burdel na kawie, bo mam burdel w notatkach. W ogóle wszędzie mam burdel. Nie bardzo mam wam jak to pokazać, bo musiałabym komputerem tutaj rzucać i ruszać. Ale... No, dzieje się, coś wam pokażę, kupiłam sobie taką książkę, fajna jest, polecam wam, przeczytajcie sobie, oczywiście jeśli was interesuje w jakikolwiek sposób chociaż trochę historia Stanów Zjednoczonych. Dobra, macie kawki, herbatki, wody, szejki, smoothie, fi. Albo cokolwiek innego? Karolina, nareszcie załapałam się na live'a, a wcześniej się nie załapywałaś Karolina na live'a? No, uwaga. Ależ mam siekierę, rany boskie. Dobrze, poradźcie Monice, dlaczego nie może, słuchajcie, odpalić transmisji, bo ona najwyraźniej jest w stanie pisać. Niech się, Moniko, wyloguj i wloguj jeszcze raz po prostu, zamknij grupę i tyle. Agata napisała, że wyglądam świetnie. Agato, bardzo ci dziękuję. To w moim stanie naprawdę miód na moją duszę. Dobra, tańczymy! Tańczymy, nie? Mamy coś do picia, mamy music, dzisiaj będzie, znaczy to samo, ale szybciej. Nie wiem czemu, ale będzie szybciej. No dobra, trochę mi nie weszło to w rytm. Teraz grzecznie tańczymy. Okej, poprawiamy fryzury, poprawiamy staniki i zaczynamy kawę z budzyńską. No dobra, dzisiaj będą głupoty, chyba, bo takie mam głupoty. O kurde, Gosia pisze, że ma tort urodzinowy mojej babci Basi, która skończyła 80 lat. No, to 100 lat dla babci Gosi. 85 lat, pięknie. Kurczę, Felek. Dobra, moje drogie, co ja mam wam dzisiaj do przekazania? Czekajcie, niby mam notatki, ale burdel w notatkach jest, uprzedzam. Otóż, muszę sprawdzać, czy się nie sypię, czy ja się nie sypię po prostu, bo ja się rozsypuję. No ale trudno. Dobra, no nie, znowu nie poinformowałam Instagrama, że może mój syn zadzwonić i znowu mi przerwało. Halo, Jasiu. Co tam, kochanie?
To znaczy, że ci rośnie, kochanie. To możesz sobie podać. Z krwi będziesz miał już więcej. Nie, nie spadnie ci rybko. 2,3 sobie podaj. No, to trzymaj się. Pa, pa. Dobra. Cześć Instagramie, już jestem. Biedny Instagram, nie wie co się dzieje. Trzeci raz z rzędu i przerywa transmisję i pewnie myślą, że Boże drogi, coś nie tak z tą kobietą. Ciągle niby rozpoczyna, a potem przerywa. Dobra. Co ja wam chciałam powiedzieć? Otóż chciałam wam... Aha, nos mnie spędzi, przepraszam. Chciałam wam powiedzieć, zaczynam od tego, że gdy w zeszłym roku... Tak, w zeszłym roku robiłam coś takiego jak Klub Pań Swojego Czasu, czyli spotkania ze mną w realu. To jeździłam po różnych miastach, byłam we Wrocławiu, w Katowicach, w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie oczywiście. I jedno miejsce miałam odwiedzić, a koniec końców nie odwiedziłam. I tym miejscem jest Poznań. On był na trasie. Miał swoją datę i koniec końców odwołałam to spotkanie w Poznaniu. I w związku z tym, słuchajcie, w najbliższym czasie Poznań będzie miał absolutną rekompensatę, dlatego że w krótkim okresie czasu będę w Poznaniu aż 3 razy. Po pierwsze, będę w Poznaniu już teraz, czyli w czwartek, 25, na wielkiej wymianie kontaktów. Musiałam coś zobaczyć. Na wielkiej wymianie kontaktów u Kasi Dziubałki, więc jeśli 25 jest dla was terminem ok, to zapraszam bardzo, bardzo. Po drugie, będę w Poznaniu w weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, dlatego że mam prelekcję na blog Konferenc Poznań. W zasadzie mam nawet 2 wystąpienia, bo raz mam prelekcję, rozpoczynam, słuchajcie, całą, w sensie moje wystąpienie jest pierwsze. Ja nie wiem, czy zrobili tak, żeby się nikt nie spóźnił, czy co, że pani swojego czasu to się nie spóźnią. No w każdym razie rozpoczynam i jestem w sobotę i w niedzielę na tej konferencji, a kolejny raz jestem w Poznaniu 8 czerwca na spotkaniu Sukces na Obsasach. I to będzie takie inne spotkanie niż zwykłe, bo to będzie aż 3 godziny czystej warsztatowej pracy, czyli no, taki warsztat, szkolenie warsztat, ale otwarte, w sensie każdy może się zapisać, więc was bardzo serdecznie zapraszam. Musiałam się napić kawki, muszę was na chwilę przeprosić, ale 30 sekund mnie nie będzie, dosłownie, zaraz wracam. Uprzedzałam, że dzisiaj będzie burdel, będę tak biegać i robić i załatwiać, wybaczcie, tak się czasem dzieje. Przy okazji u nas wszyscy są trochę chorzy, czy może nie wszyscy, z mężem jest wszystko okej, ale mój starszy syn sobie wczoraj zasypał oczy piaskiem i w nocy się obudził, że go boli. Młodszy syn pewnie robił coś podobnego, bo oczy mu ropiały, no ja dalej jestem pozimnowana, więc wiecie, mamy absolutnie cudownie. Gosia napisała, że Poznań bardzo daleko ode mnie i mam dupne połączenia. Gosiu, ja też mam dupne połączenia do Poznania, ale się wybieram i to aż 3 razy, także wiesz, dla chcącego nic trudnego, chcieć to móc, jak mówi mój tata. Dobrze. A Monika napisała, że u mnie 25 maja jest święto, dzień wolny od pracy. A co to za święto macie, że... O, Renata. Renata pisała, że słodka mama, pozdrawiam słodką mamę. Fajnie słyszeć, podaj. I tutaj było 2,3, nie? Bolus standardowy. Dobra, słodkie mamy wiedzą, o co chodzi. Okej. Okay. I co tam mówiłam? Aha, Poznań. Czyli w Poznaniu, wiecie, będzie mnie dużo. Teraz jadę tam w zasadzie na kilka dni, bo jadę 25 rano, bo wieczorem jest wielka wymiana kontaktów i zostaję aż do weekendu, ale zaraz po konferencji się zrywam i wracam do dzieci. Prośba o podanie linków do spotkań w Poznaniu. No to teraz ich nie podam, ale później je wkleję, dobra? Zresztą na pewno was będę informować o tym. Tak w sensie, że będę wam wrzucać posta na grupie. Dobra, więc to mamy, słuchajcie, cyk, mogę sobie odhaczyć. A tak swoją drogą, czy któraś z was ma dzisiaj urodziny?
Oprócz tego, że babcia Gosi miała 85. urodziny? A, w Niemczech 25 to jest wolny. Okej, okay, no dobra. No niestety nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich wolnych dni na całym świecie. A słodkie mamy, niesłodkie mamy też wiedzą, o co chodzi. No pewnie, że tak, no bo jak jesteście ze mną, to wiecie, nie? W końcu chyba już trzecią kawę z budzyńską, non-stop dzwoni do mnie syn i mówi o podawaniu insuliny. Dobra, co jeszcze wam miałam powiedzieć ważnego? Ważnego. Mama ma urodziny, Lucyny, a Angelika ma dzisiaj i Iwona ma jutro. Dobra, to co? Śpiewamy? Patrzcie, co ja mam nawet dla was. Cyk, o, proszę bardzo. Kwiatki mam nawet dla was. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Syn Romek i mamusia Lucyny i jutro Iwona i dzisiaj Angelika. Mówiłam wam, dzisiaj naprawdę taka będzie cała kawa, więc jakby co, to możecie już znikać, jeśli wam to nie pasuje. Ja mam dzisiaj taki nastrój, a już od jakiegoś czasu się nie zmuszam do, wiecie, robienia rzeczy tak zupełnie poza moim nastrojem. Dobra, słuchajcie, muszę też powiedzieć jedną ważną rzecz, bo gang mój, teraz tam pewnie Justyna i Joasia siedzą jak na szpilkach i myślą, powie czy nie powie, zapomni czy nie zapomni. Bo ja bardzo często mam coś powiedzieć na kawie i potem zapominam. Ale o tym nie zapomnę, bo oczywiście, że muszę o tym powiedzieć. Otóż dzisiaj rozpoczęła się sprzedaż kursu Zorganizuj się w 21 dni. Ta-da-da-da! To są notatki wizualne, które Natalia robiła do kursu. Widzicie, jest ich sporo. Znaczy, jest ich sporo, bo są prawie do każdego modułu. I dzisiaj rozpoczęła się sprzedaż. W tym momencie mamy już ponad 100 uczestniczek, dlatego że na webinarze spora część z was również kupiła dostęp do kursu. Więc w tym momencie, łącznie z nowymi uczestniczkami, mamy około 1600 uczestniczek na tym kursie. I kilka ogłoszeń związanych z tym kursem. Po pierwsze, spodziewajcie się, że będę o nim często mówić. I jak się komuś nie podoba, rozumiem, naprawdę rozumiem, ale tak będzie. I na grupie też będę o tym często mówić. Po drugie, w tym tygodniu jest niższa cena, bo kurs, te z was, które kupiły w zeszłej edycji albo w jeszcze zeszłej edycji, wiedzą, bo kupowały taniej. Kurs co edycję jest droższy. Dlaczego? Dlatego, że co edycję jest lepszy. Bo ja oczywiście uczę zrobione jest lepsze od doskonałego, ale ja też działam zgodnie z zasadą zrobione jest lepsze od doskonałego. I co każdą edycję udoskonalamy ten kurs, co każdą edycję dodajemy jakieś materiały albo usuwamy jakieś materiały, coś skracamy, coś wydłużamy, czasem zmieniamy szatę graficzną, czasem dodajemy notatki wizualne, bo notatki wizualne po webinarach cieszą się fantastycznym wzięciem. Uwielbiacie notatki wizualne. Ja zresztą też je uwielbiam. Uważam, że są fantastycznym podsumowaniem i taką pigułą treści. A więc w tej edycji również są zmiany i również są dodatki. Ale dla wszystkich tych z was, które już kupiły kurs, ja mam taką zasadę we wszystkich moich kursach, że dostęp do kursu dostajesz na całe życie. Między innymi dlatego, że ja cały czas ulepszam te kursy i nie chcę, żebyś miała takie poczucie, że coś straciłaś, bo kupiłaś dwie edycje temu na przykład. Nic nie straciłaś, bo dostajesz dostęp do kursu zawsze w nowej wersji. Aleksandra na Instagramie pyta, jaka cena. Kurs ma dwa warianty. Wersja standard kosztuje 249 zł, ale tylko w tym tygodniu, czyli do końca tygodnia, do niedzieli. O północy cena się automatycznie zmienia na 299 zł, a wersja VIP kosztuje 390. Jezu, czekajcie, ale ja muszę sprawdzić, ile kosztuje wersja VIP. Asia, ratuj. Bo znowu jakąś bambułę strzeliłam. Ha! No i bym bambułę strzeliła. Wersja VIP kosztuje 499 zł. W zeszłej edycji kosztowała 399, dlatego się pomyliłam. 499.
I tak to jest dużo. Mówię teraz o wersji VIP. To jest dużo, jestem świadoma, że to jest dużo pieniędzy, ale ja też jestem świadoma tego, co ja na wersji VIP daję. Otóż na wersji VIP kursu zorganizuje się 21 dni i tylko na tym kursie daję nieograniczony dostęp do siebie, czego w zasadzie nie masz nigdzie indziej. Przez 21 dni w wersji VIP możesz pisać do mnie nieograniczoną ilość maili, a ja w ciągu 2 dni roboczych zawsze i na każdego twojego maila odpisuję. I słuchajcie, to jest taka, można powiedzieć, wyjątkowa sytuacja, dlatego że ja na te maile odpisuję w taki sposób, jakbym prowadziła konsultacje. To znaczy się nie pisze, hej, fajnie, super, że działasz, do przodu, jej, jedziemy, tylko dziewczyny opisują mi całe swoje strategie, robią podsumowania z poszczególnych modułów, że w module pierwszym zrobiły to, to i to, zadziałały tak, spróbowały coś takiego i mają taki efekt. Ja słuchajcie, dostaję czasem maile, które jak przeklejam do Worda, to one zabierają 8 stron A4. To jest jeden mail. A masz możliwość po każdym module pisać do mnie takie maile, bo nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o ilość i długość tych maili. I ja do wszystkiego się ustosunkowuję, zabrakło mi słowa, ustosunkowuję w tych mailach, czyli odpisuję, co według mnie jest ok, co bym robiła mocniej, szybciej, inaczej, co bym kontynuowała, co bym zmieniała, co bym dodała, co bym usunęła. Plus odpowiadam na wszystkie inne pytania, bo zadajecie mi pytania od sasa do lasa, słuchajcie, w tych wersjach VIP. Dziewczyny mnie pytają o biznes, dziewczyny mnie pytają o robienie stron internetowych, pytają mnie o mojego męża, o moją rodzinę, o bardzo, bardzo wiele rzeczy i ja na wszystkie pytania odpowiadam, z tym, że na te, które nie są związane z tematyką kursu, zawsze informuję, że to już nie jest moja wypowiedź jako ekspertki od zarządzania czasem, tylko to jest moja wypowiedź na przykład jako mamy, tak? Jak mnie pytacie o wychowanie dzieci, bo też mnie o to pytacie, to ja absolutnie nigdy nie stawiam się tam w pozycji eksperta, tylko mówię, że na przykład u mnie to wygląda tak i tak. I bardzo często odsyłam do ekspertów takich tematycznych, jeśli macie jakieś pytania w tej dziedzinie, bo ja nie lubię udawać eksperta w tematach, w których nie jestem ekspertką. Dobra. Patrzę, co tu się dzieje. Więc tutaj dziewczyny pytacie, dziewczyny z poprzednich edycji macie dostęp do wszystkiego, co nowe w kursie, bo wszystko, co nowe jest dalej na platformie, a kupując kurs raz, masz dostęp do platformy na zawsze. Olga pyta, ile czasu zajmuje ci odpisanie? Pytam, bo się zastanawiam, czy na przykład nie szybciej byłoby zrobić 15 minut konsultacji. Być może byłoby szybciej. Natomiast mnie zależy na tym, żebym miała absolutną swobodę w godzinie odpisywania. Ja mam w kursie także specjalnie sobie planuję pewne zadania i odpisywanie na maile również sobie planuję o określonych godzinach i są to takie godziny, w których niekoniecznie będę mogła mieć konsultacje. Tak jak sobie planuję, że od godziny 5 do 6:30 rano będę odpisywać na te wasze maile, to niekoniecznie znajdę chętną na konsultacje w tym czasie. Poza tym bardzo ciężko też jest określić, bo 15 minut konsultacji, jasne, ale czasami jest taki mail, który mi zabierze więcej, a czasami mniej i dokładnie tak samo jest z konsultacjami, więc ciężko jest mi się umawiać na 15 minut konsultacji, po czym się okaże, że to jednak były 2 godziny. Wolę to robić mailowo, bo wtedy sama absolutnie decyduję o tym, kiedy się tym zajmuję. Natomiast jeśli pytasz o to, jak długo ty musisz czekać na tą odpowiedź, no to tak jak mówię, ja mam 2 dni robocze na odpisanie. Nie dlatego, że wiecie, siedzę i prokrastynacja i dłubię w nosie i czekam aż miną 2 dni, tylko dlatego, że na grupie VIP jest 80 miejsc. Znaczy w tym momencie już 70, bo już część miejsc została wykupiona. Zaraz zobaczę, jak to teraz wygląda. No i ja muszę mieć czas każdej z was odpisać. Oczywiście wy w różnym stopniu korzystacie z tego. Nie wszystkie z was wysyłają 8-stronicowe streszczenia tego, co zrobiły, ale między innymi ze względu na. O, już jest tylko 67 miejsc na grupie, bo właśnie sprawdzam.
Ze względu na to, że to wymaga takiego zaangażowania ode mnie, raz jest droższa cena, a dwa jest mniejsza ilość miejsc. I jeszcze jedna nowość w stosunku do poprzedniej edycji kursu jest taka, że uwaga, tak jak wam co poniedziałki robię kawę z budzyńską, tak na kursie, na dwóch grupach kursowych facebookowych, bo zarówno grupa w wersji, zarówno kurs w wersji standard, jak i kurs w wersji VIP ma swoją własną oddzielną grupę. I na obydwu grupach będę robić takie live'y, jak teraz kawę z budzyńską, tylko one będą w piątki. No i oczywiście nie będą naraz, tylko będą osobno dla każdej grupy. Na pewno będą rano, ale oczywiście będzie można je później sobie obejrzeć i powtórzyć. I one nie będą takie jak kawa, w tym sensie, że ja nie będę gadać, wiecie, o tym, co robię, jaką mam pogodę za oknem i że maj i że bzy, tylko będą w 100% merytoryczne, czyli będę odpowiadać na wasze pytania, będę dopowiadać pewne rzeczy, będę wyjaśniać pewne rzeczy, będę mówić, jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli będę odnosić się do tego, co wy w kursie robicie, jak robicie, tego, co opisujecie. I myślę sobie, że to jest szczególnie wartościowe w grupie standard, dlatego że w grupie VIP, w facebookowej grupie VIP ja odpowiadam na wszystkie pytania, na wszystkie. Jak tylko mi zadacie pytanie, to dostaniecie odpowiedź. W grupie standard tak nie jest, dlatego że no, grupa standard, kurs standard jest dlatego tańszy, że nie ma takiego bezpośredniego dostępu do mnie. Ale te piątkowe spotkania live'y na grupach będą właśnie robione w taki sposób, że ja będę przeglądać wszystkie wasze wypowiedzi tygodniowe i wybierać te wątki, które wzbudzają duże zaangażowanie, które generują dużo pytań i do nich będę się odnosić, będę je podsumować. Więc to jest też taka nowość, którą będę wprowadzać na grupie i mam nadzieję, że to będzie bardzo fajnie hulać i będzie działało. I Gosia, Gosia, jaka ty aktywna dzisiaj jesteś, Gosia pyta, jak ty dasz radę to wszystko ogarnąć? I Gosiu, słuchaj, po prostu pytasz o to, o czym ja dzisiaj miałam mówić, bo ja wam dzisiaj chciałam powiedzieć o tym, w jaki sposób ja sobie planuję pracę w czasie, gdy mam taki wielki, wielki projekt. I ten wielki projekt to jest oczywiście u mnie ten kurs, ale skoro pytasz, jak ja to jestem w stanie ogarnąć, to właśnie odpowiadam. Otóż, jak wiecie, albo i nie, ale myślę, że już raczej wiecie. Kursy online to jest podstawa mojej działalności, czyli ja żyję z kursów online, tak? Pani swojego czasu utrzymuje siebie i swoją rodzinę i gang oczywiście z kursów online. I te dwa kursy, czyli Zorganizuj się w 21 dni oraz Zrób to dziś, coś widzę, że zacina teraz na Facebooku, To jest takie sedno, mogłabym powiedzieć, naszej działalności, w związku z czym one są tak planowane, żebym ja mogła w czasie promocji i sprzedaży kursu, czyli teraz, bo dzisiaj zaczęła się sprzedaż kursu, przez najbliższe dwa tygodnie, no niecałe dwa tygodnie, bo sprzedaż trwa od poniedziałku do piątku przyszłego tygodnia, a nie do niedzieli, ale tak mam planowane wszystkie swoje przedsięwzięcia, żeby w ciągu tych dwóch tygodni zajmować się tylko i wyłącznie promocją i sprzedażą kursu, niczym więcej. A później, gdy trwa kurs, ja zajmuję się tylko i wyłącznie byciem na kursie i w kursie, czyli innymi słowy, nie robię innych projektów, nie tworzę innych materiałów, nie nagrywam innych rzeczy, nie piszę artykułów. Wszystko to już mam zrobione, wszystko to już mam napisane i zaproponowane i cokolwiek innego trzeba z tym zrobić. Nawet słuchajcie, po pierwszej edycji kursu, gdy ja zorientowałam się, jak niesamowicie dużo to wymaga mojej energii, bycie z wami, gdy was jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo z reguły przy jednej edycji kursu dochodzi do około 600 kobiet, nowych kobiet w czasie kursu, więc ja cały Boży Dzień jestem w kursie, więc doszło do tego, że słuchajcie, my kalendarz z moim mężem planujemy w taki sposób, że jak on planuje jakieś swoje wyjazdy konferencyjne, mój mąż często wyjeżdża na takie tygodniowe, dwutygodniowe, właśnie nie często, ale co jakiś czas na takie wyjazdy, to ja bardzo często wtedy to właśnie synchronizuję z kursem, tak, żeby na przykład wieczorem też mieć możliwość w spokoju odpowiedzieć na te pytania mailowe i nie mieć wyrzutów sumienia, że nie spędzam teraz czasu z mężem, bo męża i tak nie ma, bo może jest gdzieś tam na jakiejś konferencji.
Więc innymi słowy, organizuję czas tak, żeby mieć czas tylko i wyłącznie na swoje kursantki. Kawa z Budzyńską będzie, absolutnie kawa z Budzyńską będzie, gdy będzie szedł kurs. Będzie też webinar w czerwcu, jeden. Ale ten webinar też będzie taki trochę luźniejszy, powiedziałabym, i tematycznie, i w przygotowaniu. A kawy, słuchajcie, kawy to ja mogę robić, wiecie, wstanę o 6 rano i mogę zrobić kawę od razu. I idę, spaceruję i też mogę zrobić kawę. Chociaż niekoniecznie o 6 rano, nie chciałobyście mnie widzieć na kawie, jak ja wyglądam o 6 rano. Nie, nie, niekoniecznie. Tak na marginesie, Ewa pyta, czemu kurs wypada przed wakacjami? Obawiam się, że wszystko, czego mogłabym się nauczyć, rozmyje się podczas tych dni, w których chcę świadomie, aby nie było rytmu. No więc tak, Ewo, jeśli masz 60 dni wakacji, czyli tak naprawdę 60 dni, pełne 2 miesiące, to być może tak będzie. Natomiast podejrzewam, że tak jednak nie jest. Kurs wypada przed wakacjami, bo kurs jest zawsze w czerwcu realizowany, jest zawsze w okolicach czerwca i czasem w okolicach stycznia, czasem w okolicach września. I no po prostu tak wypadło. We wrześniu nie może być realizowany, dlatego że we wrześniu będziemy miały inne zobowiązania. A mówiąc wprost i nie ukrywając, we wrześniu jest na tapecie kolejny projekt, czyli planer Pani swojego czasu. A tak jak już wiecie, ja nigdy nie realizuję dwóch projektów jednocześnie. W związku z czym teraz jest realizowany. Dobra. Czy zdradzę temat webinaru? Kinga pyta. Nie zdradzę, dlatego że on jeszcze nie ma tematu jako takiego, czyli takiego, wiecie, sexy tematu wymyślonego jeszcze nie ma, ale będzie na pewno związany trochę z układaniem, trochę z planowaniem, trochę z uczeniem się, jak się uczyć w zorganizowany sposób i tam takie rzeczy, ale to bardzo takie, wiecie, zajawki dopiero wrzucam. Natomiast Olga dobrze pisze, słuchajcie, pierwszą edycję kursu Zorganizuj się w 21 dni zrobiłam w taki sposób, że zachodził na lipiec ten kurs i to był bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł, dlatego że część z Was zaraz po zakończeniu roku szkolnego wyjeżdżała na wakacje i w związku z tym nie skorzystałyście z tego kursu tak jak trzeba. Więc teraz kurs trwa od 5 czerwca do 25 czerwca. Więc i to jest i tak jeszcze ten weekend po zakończeniu roku szkolnego, ale nie chciałam, żeby wchodziło na wakacje, między innymi dlatego, że ja też jadę na wakacje, tak? A moja aktywność dla Was w kursie jest w czasie kursu, to znaczy się wszystko to, co ja z siebie daję jest w czasie kursu, a potem w wakacje już nie. Gosia pyta, na początku maja na Instagramie pisałaś o jakimś turbo pomyśle. Omówiłyście to już z gangiem, uchylisz rąbka tajemnicy. Gangu, czy ja mogę uchylić rąbka tajemnicy? Dobra, uchylam rąbka tajemnicy. Tak, omówiłam to z gangiem, trzymałam gang w niepewności przez dobrych kilka minut, ale bardzo, bardzo rąbka tajemnicy. Otóż podcasty, które zaczęłam nagrywać, te z Was, które słuchały, wiedzą, o czym mówię, zaczęłam nagrywać podcasty Pani swojego czasu od kuchni. One się cieszą niezwykle dużym powodzeniem, takim, że ja byłam aż zdziwiona. Jest mi bardzo miło z tego powodu, jest mi bardzo miło ze względu na wszystkie miłe rzeczy, które mówicie. To jest bardzo, bardzo fajne coś takiego słyszeć. I zamierzamy rozwijać projekt Pani swojego czasu od kuchni. Tyle powiem. Nic więcej nie powiem, nie powiem jeszcze, co to będzie, ale to też idzie na tapet i to też i będzie rozwijane w inny sposób niż dotychczasowe różne przedsięwzięcia u Pani swojego czasu. Właśnie Justyna napisała, że tylko rąbka tajemnicy mogę uchylić. Tu czekajcie, bo pytała Magda. Magda pyta, w czerwcu jadę na tygodniowe wakacje, czy to zakłóci udział w kursie? No więc tak,
Może zakłócić, nie musi. To wszystko zależy od tego, czy będziesz chciała cokolwiek z tego kursu robić w czasie swoich wakacji, czy też nie. Bo sytuacja wygląda tak. Kurs z faktu, że ty akurat nie bierzesz udziału, bo jesteś na wakacjach, nic się nie dzieje. Przychodzą do ciebie kolejne maile z kolejnymi modułami. Na platformie online odpalają ci się kolejne moduły, czyli po tygodniu wrócisz i będziesz miała tydzień modułów, tak? Do przerobienia. I powiem wam, kiedy to może zakłócić. Wtedy, i były takie dziewczyny na kursie, wtedy, gdy zaczniecie uważać, że w związku z tym, że nie wiem, tydzień was nie było, to wy teraz musicie strasznie tydzień nadrabiać i staracie się robić na przykład trzy moduły w ciągu jednego dnia. To jest bez sensu, bo raz, że ja po to robię, po to odpalam jeden moduł dziennie, żebyście nie były w stanie robić trzech modułów dziennie, dlatego że tam nie ma dużo treści jako tako. Filmy są krótkie, nagrania audio są krótkie, ćwiczenia do zrealizowania są krótkie, ale wasza głowa potrzebuje to przepracować. I jak wasza głowa, to jest tak jak z uczeniem się nawyków, o których mówiłam w środę na webinarze. Jak wasza głowa dostanie zbyt dużo rzeczy do przepracowania, to po prostu to odpuścicie i nie będziecie tego robić. I w ogóle wiem, że na kursie jest coś takiego jak taki pęd do tego, że wszyscy muszą iść razem i wszyscy muszą iść jednocześnie, a nie muszą. Dlatego macie dostęp do tego kursu do końca życia, że jeśli potrzebujecie na jakimś module spędzić 3 dni, to spędzacie na nim 3 dni i tyle. I jestem przekonana, że w przyszłości i tak będziecie spędzać na tym czas. Dziewczyny, które robiły już kurs, bardzo często każdą kolejną edycję wykorzystują jako okazję do powtórzenia sobie tego kursu, do sprawdzenia, jak to, czego się uczyły kiedyś, wygląda teraz, po jakimś czasie. Bo my często po połowie roku jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, niż byłyśmy robiąc ten kurs. Więc no, więc tak odpowiadam na to pytanie. Słuchajcie, MM Design napisała, że wyszła z budowy i od razu do nas. Fajnie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Olga, ja wiem, będziesz nas uczyła, jak to robisz, biznes online, pani swojego czasu od kuchni, będą kursy i tak dalej. Że tak powiem, jak rasowy polityk, bez komentarza, dobra? Rąbek bombek. Olu, napisała Aldona, podziwiam twoje zorganizowanie, bardzo lubię cię słuchać, zarażasz pozytywnym myśleniem i nie wstydzisz się swojego szalonego chochlika, choć ostatnio chochlik wydaje się nieco smutny. Słuchajcie, wiecie czemu? To ze względu na moje usta. Jak ja wybuchnę śmiechem, to powiem to bardzo dosadnie, to tryśnie krew i tyle będzie, więc ja się po prostu nie mogę szeroko uśmiechnąć, ja się nie mogę mocno roześmiać. Nie pomógł fakt, że kilka dni temu moje starsze dziecko pazurami przez przypadek przejechało przez moje usta i bolało mnie tak strasznie, że się po prostu poryczałam. A moje młodsze dziecko dzisiaj rano mi z brody, tak wiecie, bęc walnęło i też się krew polała. Więc dlatego chochlik, jak to nazwałaś, Aldona, jest smutniejszy. Dobra. Piję kawkę i sprawdzam, czy... Aha! Miałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos kursu, ale tak nie do końca a propos kursu. Otóż... Zawsze tak jest, że na kilka dni przed sprzedażą kursu i w czasie pierwszych kilku dni sprzedaży kursu, my dostajemy sporo maili od was z pytaniami, że jestem w takiej sytuacji i czy powinnam kupić kurs, czy ten kurs mi pomoże. I są oczywiście takie sytuacje, w których opisujecie, gdzie ja rękę kładę na sercu i mówię, tak kochana, kupuj, bo będzie lepiej, ale są takie sytuacje, w których ja mówię, absolutnie nie kupuj mojego kursu. I jutro na blogu napisałam artykuł, znaczy nie jutro napisałam, tylko jutro będzie artykuł, w którym opisuję te sytuacje, w których nie warto kupować mojego kursu. Bo ja wiem, że nie wszyscy mi w to uwierzą i trudno. To już jest problem tych osób, które nie uwierzą. Natomiast ja, słuchajcie, nie po to zakładałam panią swojego czasu, żeby musieć z wywalonym językiem gonić każdą klientkę i błagać ją, żeby kupiła mój kurs. Jest sporo osób, które nie potrzebują mojego kursu. On im nie pomoże na tym etapie, albo już im nie pomoże, albo jeszcze im nie pomoże. I naprawdę nie ma potrzeby, żeby te osoby kupowały kurs. Więc.
Więc jutro będzie wylistowane, kto kursu ma nie kupować. A Kasia napisała: Boże, a myślałam, że tylko moje dzieci mylą mnie czasem z workiem treningowym. No to nie jest tak, że mnie dzieci pomyliły z workiem treningowym. No ale wiecie, no, bycie mamą, nie każda mama wie, o co chodzi. Dobra. Dominika, czy jeśli wykupimy tę edycję kursu, to w przyszłości będziemy miały możliwość uczestniczenia w tych nowych edycjach kursu? Tak. Bez względu na to, którą edycję kupisz, zawsze masz dostęp do najnowszej edycji. Między innymi dlatego, że jest tylko jedna platforma do kursu i my tam wprowadzamy zmiany. Dobra. Aha, jeszcze jedną wam rzecz chciałam powiedzieć. Otóż w tym tygodniu będzie mail z kalendarzem do druku. Gdzieś miałam swój kalendarz. O, ja już mam czerwcowy kalendarz. Cyk, 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 elegancko wydrukowany. Wy będziecie miały za kilka dni, nie pamiętam kiedy go wysyłam, ale będzie. Dobrze. Dobra, i jedną rzecz chciałam wam powiedzieć na koniec. Która jest godzina? 10:36, idealny moment na zakończenie, taką lekko merytoryczną. Otóż gdzieś, ale nie pamiętam już gdzie, musicie mi wybaczyć, bo ja trochę świruję, jeśli chodzi, że tu Instagram, tu Facebook, tu wiadomości mailowe, tu takie, śmakie i owakie. Pamiętam treść, która do mnie spływa, nie pamiętam miejsca, w którym ona do mnie spływa, ale to nie jest aż tak istotne. Ale gdzieś przeczytałam od jednej z was taką mniej więcej wypowiedź, że kiedyś byłam naprawdę zdyscyplinowana i miałam listy i wszystko na czas, a teraz nagle nic mi się nie chce. Kiedyś, choćby się waliło i paliło, plan musiał być zrealizowany, a teraz, uwaga, jestem w ciąży i niby mam prawo się zmęczyć, ale czy to nie jest tylko wymówka? I słuchajcie, ja dopóki żyję i dopóki będę się zajmować tematem czasu, to będę dementować jedną rzecz, a mianowicie taką, że dobre zarządzanie sobą w czasie to jest realizowanie planów, choćby się waliło i paliło. Bardzo często, i to bardzo często my kobiety myślimy, że dobre zarządzanie sobą w czasie to jest po prostu realizowanie wszystkiego, bez względu na to, jak my się z tym czujemy, bez względu na to, czy w jaki sposób by to dla nas wykańczające nie było. Czyli innymi słowy, jak zrealizowałam całą swoją listę danego dnia, a wieczorem padam na twarz, nie wiem jak się nazywam, bo jestem tak zmęczona, ale zrealizowałam listę, to wydaje mi się, wow, jaka jestem zorganizowana. I jak mi ludzie mówią wkoło z podziwem, wow, jaka ty jesteś zorganizowana, jak ty wszystko dajesz radę, a ja tak naprawdę, wiecie, gonię jak chomik, to mi się wydaje, ale no tak, no dobra, jestem zorganizowana. To nie jest dobra organizacja. To, że ja sobie wykreślę wszystkie zadania ze swojej listy zadań, to nie jest dobra organizacja. Dobra organizacja to jest znajomość swoich priorytetów. Dobra organizacja to jest znajomość siebie, tego, co jest dla mnie ważne i co ja dzisiaj chcę zrealizować. Oczywiście czasem też, co ja muszę zrealizować, bo się do czegoś zobowiązałam, ale kurde, jak jest taka sytuacja jak tutaj, że jesteś w ciąży, albo że jesteś chora, albo że twoje dzieci są chore, no to w tym momencie, jak sobie mówimy, ojej, to jest chyba taka wymówka, że ja jestem chora, dzieci są chore, ciąża i tak dalej, no to nie jest wymówka, tylko to jest niesłuchanie trochę swojego ciała i niesłuchanie swojego organizmu i tego, co my mamy zrobić. Się zamyśliłam, ale tak sobie pomyślałam, że żebyśmy trochę bardziej siebie słuchały. No. No dobra, taka przedłużająca się cisza nie może być dobra na live'ach, bo wy się będziecie zastanawiać, o mój Boże, czy głos jest, czy nie ma. Dobra. Kawa o 6:00, niezły pomysł, dziewczyny piszą. Ja cię kręcę. Dobrze. Magdalena napisała, a propos kursu, to co proponuje Ola działa, pod jednym warunkiem, gdy się to stosuje w praktyce. No tak, moje drogie, tak. Przyznam, że jak jedna z was mi napisała, że kurs nie działa, bo zrobiła tylko 4 moduły, w związku z tym kurs nie działa, no to wiecie co, nic nie zadziała, jak się tego nie stosuje. Dieta też nie działa, jak się jej nie stosuje. I ćwiczenia fizyczne też nie działają, jak się ich nie stosuje. To z moim kursem nie jest inaczej.
samo kupienie go nie spowoduje, że on zadziała, chociaż byłoby naprawdę fajnie. Dobra. Anna napisała, że mam nadzieję, że kurs VIP mnie uratuje, boję się, że za późno się dla mnie zaczyna, ale właśnie go kupiłam tak czy inaczej. Nie wiem, Aniu, co masz na myśli, że za późno się dla ciebie zaczyna, czy masz jakieś okoliczności, ale nie ma czegoś takiego, że się za późno zaczyna. Znaczy w tym sensie, że każdy moment jest dobry na to, żeby zacząć. Dobra, moje drogie, to ja już kończę, bo mamy 10:40 i puścimy sobie na koniec dżingla, nie? A co tam? Nie mogę się uśmiechnąć szeroko, to sobie przynajmniej potańczę. No, a nie puścimy, bo się nie chce puścić, słuchajcie. Zacięło się. Jest! Uśmiech delikatny. Do miłego poniedziałku w Instagramie i Facebooku. To wy idziecie do pracy czy do czegoś tam? A ja sobie potańczę. Pa! When you feel me strange, when you feel me strange.